Cześć, witajcie, ja jestem Chudy i oto drugi odcinek kariery zawodnika. Kolejny mecz pucharu przedsezonowego. Ostatni mecz fazy grupowej i prawdopodobnie z tej grupy i tak wyjdziemy i czekają nas jeszcze kolejne mecze tego pucharu. Myślałem, czy by trochę tego nie pominąć, ale w sumie i tak głównie gramy, żeby rozwijać tego zawodnika. No fajnie byłoby grać też ciekawsze mecze, ale rozwijmy się na początek, bo nasz zawodnik jest trochę drewnem. I dajmy mu szansę, żeby się rozegrał. Do 70 overalla myślę podbijemy spokojnie tym turniejem i już wejdziemy w ligę jako najlepszy zawodnik Korony Kielce. No a w tym meczu to już też na pewno jesteśmy najlepsi. Dobra, zaczynamy. Chudy zagrywa do przodu, będzie szansa dla Korony. Strzał obok. Dobre podanie do Chudego. Chudy jeszcze na skrzydło, będzie szansa dla Korony ponownie. I ponownie nic z tego, tym razem broni bramkarz, będzie rzut rożny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest dośrodkowanie, Chudego tam nie ma, ale piłka wybita, będzie szansa na jakiś strzał, nie będzie szansa na dobry strzał z pola karnego, ale może jakieś takie uderzenie spalony. No nie, szansa dla przeciwników, strzał nad bramką. Chudy w polu karnym, co z tego wyjdzie, jakieś podanie, strzały i gola, nie chyba, ale on nie wierzę. Dobrze, Korona atakuje. Chudy wybiega, będzie szansa, podanie prostopadłe do niego. Chudy! Minimalnie obok. No to jeszcze nie te umiejętności. Nieczysto trochę trafił chyba w piłkę. Trudno. Trudno, za kilkadziesiąt meczy takie strzały będą wpadały za każdym razem. I przeciwnicy. No, średni strzał. Chudy dobrze zagrał do przodu, no już 85 minuta, teraz albo nigdy, no w końcu pierwsza bramka w tym meczu i to już chyba ostatnia. Oj, nic z tego, ale to jest koniec. To jest koniec, 1-0 zwycięża Korona po ciężkich bojach, bramka padła dopiero w końcówce spotkania. Czyli zdobywamy komplet punktów, Chudy z asystą. Okej, czy to wystarczyło na tytuł zawodnika meczu? O, chyba tak, dokładnie. Ale mamy dziwną formację. No dobra. Jakoś to działa. Przechodzimy dalej i jeszcze chyba dwa mecze. Może uda nam się nawet skończyć w tym odcinku ten cały puchar. No, mam nadzieję, że tak. To w takim razie będę musiał powycinać trochę menu i treningów. No ale treningi, no nie wiem. Treningi wam pokażę, jak będzie rzeczywiście jakiś awans na wyższy overall, ale póki co na to się nie zapowiada. No i zaczynamy kolejny mecz z kolejnym zespołem, którego nazwy czytania się nie podejmę. Zaczynamy. Oj, mam informację teraz trochę inną. Może wtedy po prostu w trakcie meczu była zmieniona. Chudy, dośrodkowanie, strzał z główki słaby. Szansa dla Korony, akcja bez udziału Chudego, ale bramka jest, no. Jakiś tam udział może Chudy miał, ale sporo wcześniej, asysta na pewno nie dla niego. Ale prowadzenie się liczy. Chudy dobrze zmylił, dośrodkowanie, strzał i boczna siatka. Dobrze, Chudy podał i jeszcze raz odegranie do niego. Chudy, czy będzie bramka? Jest! 2-0, pięknie. No, miał jeden mecz bez bramki, ale już wraca do strzelania. Podanie do Chudego, Chudy jeszcze raz podaje dalej, strzał i 3-0, pięknie, asysta Chudego. No i koniec. Korona wygrywa 3-0. Chudy asysta, bramka. No i trzecia bramka bez jego udziału. Okej. Overall nam nie wzrósł. Myślałem, że dostaniemy już 69-70, bo trochę w tym meczu statystyk podnieśliśmy. No ale dobra. Czas na mecz finałowy tego pucharu. Treningu nie zdążymy przed tym zrobić. To od razu zaczynamy mecz. Trzeba wygrać wszystko, nie? Żeby klub miał pieniądze na transfery, żeby kupić Chudemu dobrych kolegów. Dobrze, piłka przechodzi do Chudego, uderza od razu z pierwszej, dobitka i gol, 1-0, Korona wychodzi na prowadzenie w finale. Chudy ma tu trochę miejsca między obrońcami, biegnie, uderza i wysoko nad poprzeczką. Dobrze, Chudy podał, strzał, no nie ma jeszcze dwóch. Pół godziny do końca, 1-0 cały czas, takie prowadzenie dość chwiejne, a przecież też coś tam atakują, póki co
bezskutecznie i bez szału są te ich akcje w ogóle. Ale coś cały czas próbują, na przykład teraz taki wybieg i będzie z tego dośrodkowanie. No właśnie, tak to wygląda. Ale jakimś cudem któraś z tych wielu akcji może im się udać, także no, warto byłoby strzelić tą drugą. No i koniec. Najsłabszy mecz Chudego w tym turnieju, w ogóle najsłabszy w karierze póki co. Ale takie też się zdarzają. Mimo wszystko pokazał on jednak, że będzie kluczową postacią dla Korony w walce o Mistrzostwo Polski. Okej, zdobywamy puchar, overall nam wzrósł do 69. No i lecimy. Czas zacząć ligę, ale już nie w tym odcinku, tylko no sobie zrobimy jeszcze parę treningów po drodze. Okej, Korona oczywiście wygrywa, zarobili sobie pięknie. No i mecz otwierający ten sezon, Korona Kielce kontra Raków Częstochowa już w kolejnym odcinku. Ja w tym momencie dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam, cześć.